W przepięknej scenerii ogrodu domu Urbańczyka odbył się finałowy koncert Festiwalu Muzycznego Dialog Kultur. Od 7 lat przy wsparciu gminy i sponsorów organizuje go Chrzanowskie Muzeum. Idea przewodnia tego wydarzenia jest taka, by otworzyć ludzi na inne kultury poprzez poznawanie ich muzyki. W minioną niedzielę chrzanowianie mogli lepiej poznać m.in. muzykę hiszpańską dzięki występowi zespołu Liarman. Ludzie czasami, słysząc muzykę hiszpańską, oczekują flamenco, a my gramy muzykę na przykład z XIII wieku, muzykę dawną, albo właśnie muzykę ludową inspirowaną folklorem. Łukasz komponuje wspaniałe utwory właśnie inspirowane muzyką żydowską, muzyką arabską, bułgarską, cygańską, ponieważ na terenie Hiszpanii przecież ścierały się różne kultury. Koncert zatytułowany Muzyczna podróż po Hiszpanii z Galicji do Andaluzji zgromadził dużą publiczność. Zapewne wielu słuchaczy zaskoczyła ogromna różnorodność muzyki płynącej ze sceny. Co więcej, poznali kulturę hiszpańską od tej mniej popularnej, ale równie pięknej strony. Ja pochodzę z północ Hiszpanii, z Galicji i przeważnie będzie repertuar związany z moim regionem, no ale też będzie w Kastylii, w Andaluzji, ale część naszych utworów to są kompozycje właśnie inspirowane folkiem. W repertuarze zespołu, który pojawił się w Chrzanowie, jest także muzyka folkowa i własne kompozycje z wykorzystaniem nietypowych instrumentów własnej konstrukcji. Tak jest w przypadku liry korbowej, którą zrobił Łukasz Gaszler, a która wciąż rzadko jest spotykana. Raczej nie widzi się go tak na co dzień, ale ja wiem, że jest coraz więcej ludzi, którzy grają na tym instrumencie. A ja akurat na tym gram, bo mnie interesowało, jak w ogóle skonstruować taki instrument, żeby się czymś zająć. Zespół wykorzystuje także 12-strunowy tamburyn galicyjski. Niedzielny koncert był zwieńczeniem tegorocznej edycji Festiwalu Kultur. Po raz kolejny w ramach cyklu koncertów publiczność mogła posłuchać bardzo różnorodnej muzyki. Były motywy hebrajskie w wykonaniu zespołu Haggadah, odbył się wieczór w indyjskiej aurze, czy na koniec muzyczna podróż do Hiszpanii. A wszystko w świetnym wykonaniu. Jest możliwość po prostu posłuchania dobrej, ciekawej muzyki. I również w naszym Chrzanowie stwarzamy taką możliwość. Nie zawsze trzeba jeździć do Krakowa czy do Katowic. Kolejne muzyczne spotkania w ramach festiwalu najprawdopodobniej za rok. Dyrektor muzeum ma nadzieję, że uda się na to znaleźć środki.